Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Remigiusz Kadelski, a Państwo oglądają program Remix. Nazwa tego programu zobowiązuje, bowiem tutaj miksujemy treści, ale bardzo konkretne treści z pogranicza kultury, obyczajów, polityki, seksualności, obyczajności, a tak się składa, że ten piękny kraj o nazwie Polska jest takim fantastycznym miksem tych różnych dziedzin i tematów. I tak się akurat złożyło, że nie pierwszy raz, ale dzisiaj od początku do końca punktem wyjścia, chociaż nie tylko, będzie seksualność. Bo jeżeli Państwo zaczynają rozglądać się i zastanawiać nad pewnymi bodźcami, może pewną modyfikacją, która mogłaby nastąpić w Państwa życiu eretycznym, jeżeli Państwo myśli o tym, by przebić monotomię, być może w tym momencie właśnie myśli zwróciły się ku pewnym praktykom seksualnym, ale nie tylko, bo też i związanym z emocjami, z umysłem, to wszystko ładnie nosi nazwę BDSM. Właśnie, bo BDSM, te praktyki seksualno-psychologiczne, pewien rodzaj teatru, który odbywa się w sypialni, a tak naprawdę w obszarze bardzo pojętej seksualności, będą tematem przewodnim naszego dzisiejszego remiksowego spotkania. I z ogromną przyjemnością witam moją ukochaną dominę, Sandra Peissert, aka Lady Miranda, bo to jest twój pseudonim. Proszę Państwa, zawodowa domina w praktykach BDSM. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać, a dla bardzo spragnionych i zaciekawionych tylko zdradzę Państwu pewien smaczek, że Sandra w pewnym momencie, na moment tylko, opuści to studio i wróci do niego, ale już w takim typowo BDSM-owym stroju. To będzie naprawdę rzecz pierwszorzędna. Ale zanim Państwa zaproszę do rozmowy z Sandrą o BDSM-ie, to bardzo chciałbym Państwa gorąco zaprosić i zachęcić, by Państwo subskrybowali kanał na sekielscy.pl, by Państwo polubili nasze programy z wyłączeniem, nie z wyłączeniem, przede wszystkim z program Remix, ale nie tylko. I co bardzo istotne, proszę dawać tak zwane łapki w górę i komentować. My kochamy komentarze. Co więcej, kochamy nawet te komentarze pełne jadu i nienawiści. Tak, proszę Państwa. To jest ten moment, kiedy Państwo mogą dać ujście swoim złym emocjom, kiedy to Państwo mogą wylać całą swoją żółć i całą swoją złość na ten świat, my to kochamy. My to zniesiemy z godnością, weźmiemy to na swoje barki. Proszę dać czadu, a przynajmniej Państwo będą wtedy zdrowsi. Zatem zachęcamy do komentowania i lubienia. Łapki w górę. To jest to, do czego Państwa bardzo, bardzo gorąco zachęcamy i o co bardzo prosimy. A teraz właśnie wspomniana już tematyka BDSM i Sandra, aka Lady Miranda. Wolisz, żebym mówił do Ciebie Sandro czy Mirando? Jak byś wolała? Znaczy się Miranda jest to pseudonim używany podczas sesji. Także my tutaj sesji między sobą nie mamy. Tak. Dzisiaj mamy to będzie dzisiaj luźna rozmowa, także możesz się do mnie zwracać normalnie. Dobrze. Tak. Nie chciałabym cię postrzegać jako uległego, także bezpieczniej będzie, jak będziesz się zwracał po imieniu. Jasne. Chociaż to jest ciekawe, bo o tej uległości też będziemy rozmawiać, bo o osobach, które do ciebie trafiają, pewnie to niekoniecznie są osoby, o których mogłabyś na pierwszy rzut oka powiedzieć, że są uległe, ale do tego jeszcze wszystkiego dojdziemy. Zaczniemy od rozszyfrowania skrótu BDSM, bo to jest pewien skrótowiec słów w języku angielskim, które oznaczają konkretne rzeczy. Mm-hmm. BDSM można podzielić w sumie na BD i SM. B to jest skrót od bonding po angielsku, ogólnie postrzegane jako bondage, czyli wiązania. D wiadomo od domination. I od dominacja. Od dominacji, tak. SM jest to skrót od sadomaso, czyli od praktyk sadomistycznych i masochistycznych. Ale to jest pewien miks tych praktyk SM i BDS i BD, czyli dominacji i uległości, czy na miksie tego stworzyła się pewna nowa jakość i to jest. A może to jest po prostu poszerzenie tego, co zwykle praktykujemy w ramach praktyk SM? Znaczy, ja się nie znam aż tak nad historią w ogóle tego skrótu i tego wyrażenia. Jedyne, co wiem, to wiem, że po prostu te cztery pierwsze litery od tych wszystkich słów, jest to tak jakby jedna wielka kompozycja tych praktyk, które się odbywają podczas sesji,
Aczkolwiek nie każda osoba sobie wszystko życzy, bo klientela jest bardzo różna, przychodzą po różne praktyki. Niektórzy, na przykład typowi masochiści, przychodzą tylko po praktyki sadomaso, a niektórzy tylko na przykład po dominację. Są ludzie, którzy lubią wszystkie cztery praktycznie dziedziny, a są ludzie, którzy na przykład lubią być skrępowani i 2 godziny chcą leżeć skrępowani, gdzieś tam torturowani. Także... To jeszcze też temat rzeka, do tego wszystkiego dojdziemy. Zacznijmy od tego, jak ty doszłaś do praktyk BDSM. Czy to jest tak, że po prostu leżałaś już po prostu po 56. orgazmie, który nie był takim orgazmem, jakiego byś oczekiwała, myślisz sobie, kurczę, ale bym wprowadziła jakąś nowość w swoim życiu erotycznym. Nie, to w ogóle nie miało związku z moim życiem seksualnym. Kompletnie. Przeprowadziłam się do Niemiec, skończyłam swoją przygodę w Anglii, bo tam trochę nabroiłam, także wyjechałam stamtąd i przeprowadziłam się do Niemiec. Z tego tytułu, że no wiadomo, zaczynam wszystko od nowa, chciałam wstać na nogi, rozkręcić coś swojego, zaczęłam się uczyć języka niemieckiego w szkole dziennej. Więc praktycznie nie miałam czasu podjąć normalnej pracy na umowę, więc gdzieś tam ogłosiłam się na czarno, można powiedzieć. I dostałam pracę gdzieś tam za barem, dostałam pracę na sprzątaniu. No i pewnego dnia napisał do mnie mój mentor. Opisał, o co mu chodzi, od razu prosto z bomby. Napisał litanię odnośnie swojej osoby, czym się zajmuje. Od 20 lat tam jest w temacie BDSM, na czym to polega, jakie praktyki go interesują. Ja szczerze mówiąc, jak przeczytałam ten cały tekst, to szczyna mi opadła do dołu i w ogóle na początku miałam takie wrażenie, że to jest jakiś psychopata. Więc kategorycznie mu odmówiłam, ale on nie odpuszczał. Dalej gdzieś tam próbował podejść mi od drugiej strony, zaproponował mi oczywiście stawkę godzinową, 5 razy większą niż miałam za barem czy na sprzątaniu i kategorycznie mu napisałam, że posłuchaj, ja nie jestem zainteresowana w zarabianiu w formie cielesnej. A no wiadomo, o co chodzi tutaj. Każdemu chyba by się to skojarzyło na moim miejscu z seksem. I tu mi zaznaczył, że to kompletnie nie ma z tym nic wspólnego. I jeżeli bym się dała namówić na spotkanie na jakimś neutralnym gruncie, wtedy moglibyśmy się poznać, moglibyśmy porozmawiać dokładnie twarzą w twarz, na czym to polega. No i generalnie troszeczkę wyżej poszedł ze stawką. No to... zaczęłam się zastanawiać i stwierdziłam, okej, no dlaczego nie? Dlaczego bym się nie miała nie spotkać? Także umówiłam się z nim w przeciągu paru dni. On przyjechał do miasta, w którym mieszkam. Poszliśmy do restauracji i okazał się człowiekiem... ja sobie zupełnie inaczej wyobrażałam osobę, która gdzieś tam siedzi w BDSM. Był to gościu, który był takim malutkim grubaskiem, nie skrzywdziłby muchy, naprawdę. I generalnie bardzo duże ciepło i sympatia biorę od niego. Bardzo skromny, inteligentny gościu w branży IT. I okazało się, że mamy tyle wspólnych tematów, tyle wspólnych hobby i tak nam się zajebiście rozmawiało, że praktycznie spędziliśmy ze sobą chyba 3 godziny w restauracji i w końcu stwierdziłam, okej, spróbujmy. Warunek, butelka wina i paczka fajek. To był mój warunek na początek sesji. Ja mówię, stary, litrową poproszę, litrowego Rieslinga. Także przez pierwsze pół roku spotykaliśmy się regularnie na sesje, które trwały około 3 godzin. Między 2 a 3, co 2 a 3 tygodnie. No i na każdym takim spotkaniu gdzieś tam wypiłam sobie buteleczkę. Jak już wypiłam, bo tak po godzinę, półtora mi zajmowało wypić buteleczkę, to po tej butelce gdzieś tam się chyba rozluźniałam, dawałam upust swojej wyobraźni i się wczuwałam w rolę. I wtedy to fajnie szło. Ale to jeszcze nie był ten moment, że gdzieś tam siebie na cześć wyobrażałam podczas sesji. I po pół roku, pamiętam, przyjechał do mnie w sobotę koło południa. I gdzieś musiałam później wyjechać autem coś załatwić. I mówię do niego, wiesz co, nie przywoź mi dzisiaj tej butelki, bo ja muszę później wsiąść za kierownicę. I to była pierwsza sesja, którą zrobiłam na trzeźwo. I to było to bum. To był ten moment, kiedy gdzieś tam stwierdziłam, że
ja pierdolę, jakie to jest zajebiste. I zaczęłam się tym gdzieś tam głębiej interesować. Zaczęłam z nim rozmawiać na ten temat, że gdzieś zaczęłam się wkręcać w to. Gdzieś mnie to zaczęło bardzo ciekawić, intrygować, ponieważ był to dla mnie totalnie, totalnie zwariowany świat. Była to dla mnie abstrakcja totalna. Jak ja w ogóle zaczęliśmy robić te praktyki, bo pierwsze te 3 godziny to była sesja na sucho. On mnie uczył, gdzie mogę stąpać, co, na jakie części ciała mam uważać, w jaki sposób wykonywać różne praktyki. Także no, ta pierwsza sesja to było takie w ogóle taki pierwszy malutki kroczek raczkowanie, o może tak. Także jeszcze no, pół roku mi zajęło to, aby się gdzieś tam tym zainteresować i mega wkręcić, nie? Powiedz mi, czemu służą takie sesje? Dlaczego nie można wejść do BDSM-u tak po prostu z tak zwanej ulicy? Po co są te sesje? Czemu one mają służyć? Takie sesje z tak zwanym mentorem lub mentorką. BDSM, tutaj przede wszystkim chodzi o psychologię. Wbrew pozorom. Tak, tak. Głównie ludzie, którzy nie mają pojęcia na ten temat, mylą to z prostytucją, myślą, że dominy uprawiają seks z klientami, że tu chodzi tylko i wyłącznie o spełnienie cielesne w takiej formie spust i dziękuję, do widzenia. Albo penetracja i dziękuję. Albo jakaś penetracja, a tu w ogóle nie o to chodzi, totalnie. Tu jest, wiadomo, że też mam klientelę, która po prostu ze swoimi kobietami nie mogą gdzieś tam do łóżka wnieść praktyki typu penetracja analna, dlatego że kobiety myślą, że oni są pierdolnięci z tego tytułu, że proszą mnie, żeby im wsadzić dildo w dupę albo cokolwiek. Albo strapona. Albo strapona, albo nawet palec. A dodajmy dla niewtajemniczonych, że strapon to jest po prostu sztuczny penis. Na pasie. Pasie, który zakłada najczęściej kobieta i penetruje albo partnerkę, albo mężczyznę. I tutaj w wypadku partnerki, kobieta penetrująca kobietę, no to może być i seks analny, i seks dopochwowy. I dopochwowy, a w wypadku mężczyzny jest to seks analny. No, także... Czyli osoby, które też chciałby ten rodzaj praktyk wprowadzić w swoim życiu erotycznym, ale ze względu na drugą stronę nie mogą, w związku z tym szukają spełnienia tych swoich marzeń, tak. Na przykład u ciebie. Tak. Takich klientów jest bardzo mało, bo ja wśród, można powiedzieć, ostatnio liczyłam właśnie w Niemczech, jak byłam, ostatnio liczyłam mniej więcej, ilu klientów miałam przez te parę lat średnio. Będzie 4-cyfrowa liczba. To może z tych wszystkich po same penetracje analne było 3. 3 facetów. Tak. Reszta kochają się po prostu w dominacji, w uległości, w masochizmie, w jakichś tam innych praktykach. Także tych typowo stricte po same penetracje analne jest bardzo mało. Ale czy taki funkcję domina też w BDSM je spełnia? Fisting. Fisting, jasne. Strapon. Ale to się wtedy kończy tylko na fistingu albo tylko na straponie. Żadne inne elementy nie są wtedy wdrążane, ale to jest bardzo rzadko. Zazwyczaj do jakiejś tam penetracji analnej, do fistingu, gdzieś tam te osoby jeszcze chcą jakieś wiązania, kulkę w usta i jeszcze tam różne. Od czasu do czasu zróbmy takie didaskalia związane z terminologią, która tutaj będzie nam padała, bo też nie wszyscy mogą być wprowadzeni w temat. To dodajmy, fisting to jest po prostu penetracja odbytu poprzez wkładanie bardzo głęboko ręki. Dłoni pięści, albo ręki, albo nawet ręki do łokcia. Tak. Przy odpowiednim rozluźnieniu, a to jest wyższa szkoła jazdy. Czyli ważne jest to, ty jako domina w praktykach BDSM, to nie jesteś osobą, która spełnia zachcianki seksualne, tylko absolutnie króluje nie. Od strony emocjonalno-psychologicznej i wprowadza nastrój i całą atmosferę dominacji. Tak, napięcie, obudowanie napięcia. To jest chyba, myślę, że to jest to, co głównie odróżnia dominę od prostytutki. Prostytutka po prostu świadczy usługi seksualne, a domina przede wszystkim buduje napięcie. I wiadomo, że tam gdzieś tam dołącza po drodze te swoje praktyki, które są wcześniej oczywiście omówione z uległą osobą, ale generalnie tutaj chodzi o psychologię, bo każdy człowiek jest inny. Jeżeli do mnie trafia ktoś po raz pierwszy, ja zawsze przeprowadzam bardzo krótki wywiad. Pytam się, czy są jakieś obrażenia albo na ciele, albo jakieś miejsca, na które powinnam szczególnie zwrócić uwagę, czy były gdzieś operacje, jakiekolwiek operacje i jakie to były operacje. I generalnie wypytuję, jakie praktyki były wykonywane wcześniej, albo jakie preferencje
dana osoba ma odnośnie BDSM. I w każdym razie to nie jest tak, że po 2 czy 3 minutach rozmowy ja już wszystko wiem na temat tej osoby, bo niektóre osoby mówią wprost, niektóre nie są do końca skłonne, żeby o tym opowiadać, powiedzą tylko część. Ja też muszę wyczuć osobę i przeczytać z jej mowy ciała. Czy to jest osoba, wobec której podczas sesji mogę być bardziej wulgarna, czy mniej wulgarna, czy więcej mówić, czy mniej mówić na przykład. Czy bardziej pójdziemy w kierunku erotycznym, na przykład i erotyki nóg, pośladków, delikatności, czy bardziej hardkorowo. To wszystko są gdzieś tam elementy, które ja muszę sama wyczuć i zazwyczaj wyczuwam to na początku sesji, gdzieś tam już jak zaczynam po prostu ten swój teatrzyk i obserwuję zachowanie ciała, obserwuję mowę ciała. Bo BDSM to jest nic innego jak swoisty teatr erotyczny, prawda? Tak. Z ewidentnym podziałem na rolę. Mhm. Ale czy ty też masz jak w dobrze rozpisanej sztuce scenariusz, czy raczej idziesz za, improwizujesz i idziesz właśnie za tymi bodźcami, mhm, gdzie uległa osoba ci wysyła i ty musisz je wyłapywać? Absolutnie nie. Nigdy w życiu nie miałam żadnego scenariusza ułożonego. W życiu. Chyba, że ktoś mnie poprosił wcześniej o zrobienie coś takiego jak odgrywanie ról. I wtedy na przykład z tą osobą umawiam się, co to dokładnie ma być. Czy to ma być zabawa w panią doktor i uległego pacjenta, czy to ma być jako na przykład szefowa firmy zatrudniająca uległego, czy też zwalniająca uległego, to wtedy muszę sobie jakiś mały taki scenariusz przygotować, ale to zazwyczaj odbywa się parę minut przed sesją. Ja sobie wtedy szybko gdzieś tam w głowie układam ale tak to głównie lecę ze swoim flow, bo nie jestem w stanie przewidzieć reakcji tej drugiej osoby, więc nie mogę stricte ułożyć sobie scenariusza. Dopiero jak ta osoba podczas już odgrywania tej całej sceny i tak dalej, po reakcji, po odpowiedzi, ja wtedy reaguję i wtedy wdrażam jakieś praktyki, więc w prawdziwym BDSM nie ma czegoś takiego jak scenariusz. Idzie ci po prostu za ciosem. Tam się po prostu leci ze swoim flow. Czy w tym omawianiu przed spotkaniem tych podstawowych pytań jest też takie, które musi określić granice bólu? I czy jest ewentualnie takie słowo stop, w których osoba uległa, zakomunikuj ci dość, ja już bardziej nie mogę? Tak. Taki, wiesz, takie słowo bezpieczeństwa, prawda? Tak, ja się zawsze umawiam z moimi uległymi na światełka, czyli tak zwane kolory, tak jak mamy 3 kolory na skrzyżowaniu, tak tu są 3 kolory. Na początku każdej sesji, jeżeli na przykład będę wdrażała jakieś bicia, page'owania i tak dalej, to sprawdzam próg bólu, żeby wiedzieć, jak mocno mogę uderzyć, albo na ile mogę sobie pozwolić, to poprzez sprawdzanie progu bólu określam coś takiego, że po każdym uderzeniu proszę się określić, czy to był zielony kolor, czyli za lekko, czy to był żółty, czyli idealnie, czy czerwony, czyli że już za mocno. Za grubo. Za grubo. Za grubo. Mhm. Za grubo panienka idzie. I to jest ten czerwony, to jest dla mnie gdzieś tam to hasło, że wiem, że przegiłam pałę po prostu. No. Ale zdarza się, że jest sytuacja odwrotna, że ktoś na początku powiedział ci, że to jest żółte albo czerwone, ale w pewnym momencie mocniej, silniej. Jakby wiesz, jednak tak się wyluzował i tak się podniecił, że jednak potrzebował tych mocnych bodźców. No to i jedziesz po prostu. Oczywiście, oczywiście, że tak. Raz miałam uległego, który przyjechał do mnie na kilkugodzinną sesję i nigdy nie miał wcześniej penetracji analnej. Nigdy. Po prostu jego dupka była dziewicą. Także przyjechał do mnie na rozdźwiczenie. Wiadomo, że tresura, gdzieś tam przy tym była jakaś feminizacja. Feminizacja dla niewtajemniczonych to jest przebieranie uległego w pończochy, w jakieś po prostu damskie fatałaszki. Ale makijaż też wchodzi w rachubę na przykład? Makijaż też wchodzi w rachubę, tak. Jasne. Nie u każdego, to zależy od preferencji, ale jasne, też wchodzi w grę. Ale ty wtedy, przepraszam, wchodzisz w rolę mężczyzny, czy jesteś dalej dominą? Nie. Ja jestem dominą, ale ta osoba normalnie się przebiera jako kobieta. Robimy feminizację i to jest wciąż osoba, która gdzieś tam musi spełniać moje życzenia, rozkazy i tresurka wchodzi w grę i tak dalej. Także nic się w praktykach nie zmienia, tylko on po prostu wygląda jak kobieta. Jak kobieta. Mhm. No. I pamiętam, że tak się wyluzował,
tak to wszystko gdzieś tam poustawiałam i zbudowałam napięcie, że nie dosyć, że rozdziewiczyliśmy mu dupkę, to jeszcze skończyło się na fistingu. No. Co jest dla ciebie takim probierzem zadowolenia? Z taką informacją, super spożytkowana sesja, dobrze spełniłam swoją rolę, mój klient wychodzi super zadowolony. To jest liczba siniaków, to jest liczba zaczerwień na plecach, to jest może jakaś naderwana warga, czy po prostu zmęczenie wynikające już z tego progu psychicznego bólu, który osiągnął taki delikwent. A może po prostu błogostan i ta radość i pod tytułem, to kiedy możemy umówić się ponownie? To zdecydowanie to ostatnie. Tak. To widać po oczach, to widać po twarzy, po wyrazie twarzy. Te osoby zazwyczaj proszą o to, aby zapisać gdzieś tam numer i po prostu będą się same przypominały, albo jak będę w danym mieście, mam po prostu wcześniej dać znać tam na przykład wiadomością. Ale generalnie ja już podczas sesji widzę, czy i w jaki sposób osoba reaguje, czy jej to sprawia przyjemność, czy nie. I te osoby, które na przykład pod koniec sesji gdzieś tam chcą się spełnić, czyli na przykład w jaki sposób? W różnoraki sposób można zrobić zakończenie sesji. Nie każdy przychodzi po to, żeby się spuścić, ale są mężczyźni, którzy chcą mieć finał. I takie osoby zazwyczaj robią to poprzez kontrolę masturbacji, czyli oni się masturbują. I wtedy ja sobie to łączę z różnymi praktykami. Jeżeli osoba jest masochistą i bardzo na przykład podniecają go tortury sutków, to mu wbijam z całej siły paznokcie w sutki i to doprowadza ich do wytrysku. Buf! Wulkan wybucha. Bądź też jeżeli przez penetrację analne, to ja również mam do tego różne sprzęty. To nie jest tylko strapon, czy też moja ręka, to są również masażery do prostaty, to są również jakieś tam wibrujące wibratory, także czasami po prostu podczas penetracji analnej taka osoba gdzieś tam sobie kończy. No i to jest wtedy widać, wtedy takie osoby po udanej sesji, myślę, że gdy się komuś by nie podobało, nie byłby w stanie udać, że się podobało. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Jasne, jasne. Nie potrafiłby tego odegrać. To się czuje, to się widzi po tym, w jaki sposób osoba powiedziała, pochwaliła podczas końcówki i po też widać czasami, jak osoba jest spełniona i wykończona. To też gdzieś tam jest dla mnie jakiś znak. No i przede wszystkim liczba osób, które do mnie wracają. To jest chyba najlepsza. Probierz. Tak. Tak, dokładnie. Masz też specjalne buty do kopania wiądra. Dokładnie, tak. To ci opowiadałam. Tak, 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 ale to są jakieś buty zakończone z pikantnymi noskami, z piciastym metalem. I co to w ogóle jest za technika? Jak ona się nazywa? Przecież te jaja bym połuszkadzała i później by mogli wrócić, jeszcze mnie osądzić i bym miała później przejebane, tak, wiesz o co tak, chodzi, tak, płacić tak, komuś rentę do końca że życia. Że kogoś do bezpodności sprowadziła. Tak, 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 tak. Są to kozaki, które dostałam od mojego mentora. Zwykłe takie dotąd skórzane kozaki. Są one niewysokie, bo one są na takim obcasie. Tutaj mają totalnie gładko, są zrobione z dość grubej skóry, także przez to, że nie są wysokie, ja mam bardzo dużą stabilność, jak stoję i przez to, że są tutaj zrobione z grubej skóry, jak ja kopię, bo zazwyczaj tutaj używam śródstopia, tej wierzchniej strony do kopania, mnie to po prostu nie boli. Za to bardzo boli. Za to tak, bardzo boli. Tak. Jak się nazywa ta technika? Ta praktyka się nazywa ball busting. Ball busting. I tak. Czy w trakcie zdarzało ci się, że ktoś doszedł, miał wytrys? Czy to jest bardziej... Przy ball bustingu? Tak. Przy ball bustingu może same mnie, ale przy deptaniu jaj tak. Już tak. Tak. Też rozumiem, że są jakieś ciężarki, które się obwiesza na jądrach, jakby cała filozofia. Mhm. Czy ty masz jakiś taką zestaw podręczny strojów, czy jednak jak rozmawiasz z takim klientem, to na przykład jak on ci powie, że chciałby, żebyś ty była sekretarką albo
nie wiem, może siostrą zakonną, a może jakąś urzędniczką z Poczty Polskiej, może z ZUS-u, czy ty wtedy latasz po sklepach gorączkowo szukając takiego stroju, czy nie. Ja mam szafę pełną różnych stroje i to niekoniecznie kupowałam je w zamyśle BDSM, tylko po prostu związanych z moją profesją. Gdzieś tam muszę wyglądać, jakoś prezentować się elegancko, także jeżeli ktoś chce bizneswoman, urzędniczkę, to mam po prostu pełną szafę takich rzeczy. Byłaś siostrą zakonną? Siostrą zakonną jeszcze nie byłam, takiego zapytania nie miałam, ale wszystko przed ale tobą. Byłam pielęgniarką. O, proszę cię bardzo. Tak. I co, wbijałaś szprycę w jądra? Nie, wprowadzałam sondę do cewki. O, brzmi jeszcze lepiej. Tak. Ale taką gumową czy metalową? Metalową. Metalową. Proszę Państwa, sobie proszę wyobrazić teraz. Będziemy budowali to wszystko w obrazie, bo nas pewnie już zupełnie Państwo zjedli w tych swoich słodkich komentarzach. Ale zachęcamy, proszę się wyżyć, naprawdę, my to naprawdę kochamy. Ale proszę sobie wyobrazić penisa w stanie wzwodu czy bez erekcji? Czy on musi być w stanie wzwodu? Nie, ani podczas erekcji, ani to nie było podczas wzwodu. Ja pamiętam, ja to fajnie wszystko w mojej książce opisuję, bo tam jest każda praktyka właśnie opisana z osobna. Pierwszy raz z każdą praktyką w ogóle opisany i później jest tak przedstawione, na czym to polega, co to daje i tak dalej. Także tam bardzo fajnie to opisuję, bardzo szeroko i jakby ktoś chciał się zagłębić w ogóle w ten temat. Generalnie pamiętam swoją pierwszą sesję, gdzie wprowadzałam sondę. Jak zobaczyłam, że to jest taki metalowy, tak, można powiedzieć, że taka metalowa śruba i to o średnicy, ona była taka w takim kształcie, takiej spirali, o średnicy chyba z 5 mm. Ja się zrobiłam blada. Dobrze, że miałam makijaż, bo ja czułam normalnie, że ja zmieniam kolory na twarzy. Ja zacznę chyba też zmieniać kolor. Ale oczywiście udam profesjonalistkę. No jak ja bym mogła nigdy sondy nie wprowadzać do kutasa, do środka. W każdym razie poszłam do łazienki tą sondę zdezynfekować i tak dalej przed sesją. Ja spojrzałam w lustro, ja musiałam się przepłukać trochę zimną wodą. Mówię, ja pierdolę. No i jesteś profesjonalistką, weź wyluzuj, żeby nie było, że łapać się będą część, nie? Bo jak uległy zobaczy, że jest element zawahania. Jest element zawahania, albo że ja robię coś niepewnie, to jest mało profesjonalne. Tak być nie może. Ja na swoją markę już trochę pracuję, także ja sobie nie mogłam na to pozwolić, więc się trochę uspokoiłam. I to było praktycznie tak, że jego strasznie rajcowały deptania, kopania, tortury generalnie penisa i genitalii. Także pamiętam, że kazałam mu klęknąć przed tam ławą, która była takiej wysokości. On położył kutasa na tą ławę i ja wtedy tym moim butem na tym wysokim obcasie, tutaj tu śródstopie, wiadomo, że nie szpilką, ale z całej siły mu nadepnęłam na to i jemu wtedy po prostu kutas gdzieś tam stanął. O Boże. Tak. Boli, proszę Państwa, prawda? Tak, tak. I pamiętam, że później gdzieś tam go skrępowałam, bo też chciał poczuć się skrępowany. I ten kutas, on był obudzony, ale on nie był w zwodzie. Także jak ja ubrałam sobie rękawiczki i wzięłam tą sondę i chwyciłam tego kutasa w tej rękawiczce, to on nie był w zwodzie. On nie był, wiadomo, jak sznurówka, taki miękki i falujący, ale też nie stał. I przy wprowadzaniu w ogóle tej sondy do środka, ta sonda powodowała, że on się robił twardy. Także widać było i czuć element podniecenia. Tak, tak. I w ogóle mi się też wydaje, że sonda to tak jakby była, wprowadzana śruba i też ona była powodem tego, że on po prostu stał. Dlatego, że to była metalowa część, 20-centymetrowa, czy tam nawet 25-centymetrowa. I w życiu się nie spodziewałam, że to jest takie łatwe. To wchodzi jak w masełko, naprawdę. Ja nawet nie musiałam nic dociskać, ja tylko przytrzymywałam tą śrubę, żeby ona za szybko nie zleciała w dół, tą sondę, więc... Jezu, kochanie, to jest w ogóle... Jak ty to opowiadasz, to ja nawet nie mogę sobie wyobrazić, jakiego rodzaju to muszą być doznania, ale wyobrażam sobie z kolei, że są amatorzy tacy, tego typu rzeczy. My mówimy o mężczyznach, bo rozumiem, że ty się sprofilowałaś na mężczyznach, ale rozumiem, że klientką dominy może być równie dobrze kobieta. Tak, ale kobiety mają
tak szeroki wybór, przepraszam, na polskim rynku. Ja sobie tutaj przesiałam ten rynek, zanim w ogóle, w sumie jak zaczęłam tutaj, no jak tak, te półtora roku, to zrobiłam sobie taki przesiew i generalnie jest kupa mężczyzn, i to fajnych mężczyzn, atrakcyjnych mężczyzn, którzy się ogłaszają z praktykami BDSM za darmo. Więc dlaczego ona by miała trafić do kobiety jeszcze i za to zapłacić? Za zapłacić, dokładnie no. Tak. No. Jasne, jasne. I to naprawdę, to nie są mężczyźni, którzy wyglądają jak monstrum, jak bestie. To są fajni, atrakcyjni panowie. Bo no. Właśnie, bo to też nie chodzi o to, żeby tak fizycznie zdominować wyglądem, posturą, nie wiem, takim rodzaj, takim byciem trochę nieociosanym. Tak naprawdę wszystko się odbywa tutaj, w głowie, w tym, co ty zbudujesz nastrojem, gadżetami, ale też po prostu perfekcyjnie odegraną rolą. Rozmową. Głosem, przede wszystkim też mową ciała. Domina powinna być postrzegana w ogóle jako bogini dla osób uległych. Także to nie tylko się łączy i wiąże z tym, że kobieta powinna być dominująca i taka naprawdę z jajami, ale też powinna gdzieś tam być elementem pożądania. Wtedy ci ulegli po prostu podczas sesji dostają świra. I to też gdzieś tam buduje napięcie, bo o co chodzi też BDSM? Tak jak na przykład podczas zwykłego seksu, wiadomo, dochodzi do zbliżenia cielesnego, a tutaj uległy jest mega nagrzany na dominę, ale on nie może jej dotknąć. No chyba, że jest, chyba, że ona pozwoli przy erotyce nóg, stóp czy czymkolwiek. Domina pracuje w seksownym stroju, w lateksie, w skórach. Wiadomo, że ma dekolt, ma krótką spódniczkę, to wszystko jest bardzo smaczne, bardzo seksowne. Uległy jest mega napalony, to jest tak kuszenie, ale nie dotykaj. Czyli to jest ta granica, której on przekroczyć nie może. Tak, nie i może myślę, dotknąć, że to napędza. Nie może złapać cię za piersi, dokładnie, ani wsadzić ręki w krocze. Absolutnie nie może dotykać miejsc intymnych dominy, dlatego że to jest dla dominy upokorzenie. To jest gdzieś tam ta hierarchia i zasady, które są w prawdziwym BDSM, muszą być zachowane. Już nie wspominając w ogóle o jakichkolwiek praktykach seksualnych, bo dla dominy to jest... Jakby upokorzenie koniec, tak, wyjście ze swojej roli. Tak, co najwyżej to on może pocałować stopy, pomasować nogi. Albo polizać szpilkę. Albo polizać szpilkę. Na przykład. Tak. Proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy zaproszę Państwa na małą przerwę. Sandra zrobi czary-mary, szacher-macher, na moment zniknie ze studia, ale to będzie w tym momencie, kiedy teraz Państwa zaproszę do obejrzenia zwiastuna filmu, który pojawił się w Polsce na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu w 2014 roku. To jest film w reżyserii Petera Stricklanda. Ja zafascynowałam się tym filmem, widząc go na dużym ekranie. Tytuł tego filmu to Duke of Burgundy. Ten film już niestety nie jest dystrybuowany w kinach, bo to było spory czas temu, ale mając okazję zobaczyć ten film na festiwalu ultraprofesjonalnym, wyszedłem po prostu oniemiały. Dlaczego? Dlatego, że jest to w przepiękny sposób opowiedziana historia o dwóch kobietach, które żyjąc w takim bardzo kameralnym miejscu w odosobnieniu, oddają się właśnie, nie do końca jest to nazwane, że to są BDSM-owe role, ale jednak dobrze zorientowana osoba w tej tematyce, plus świetnie naprowadzana przez aktorki, zorientuje się, że to chodzi o BDSM. Prowadzą właśnie taką grę miłosną między dominującą i uległą. Do tego wszystkiego dochodzi fantastyczna, oniryczna muzyka zespołu The Cat Eyes. Więc ja teraz Państwa zapraszam na tę krótką przerwę. Być może uda się jeszcze tym bardziej zdeterminowanym sięgnąć po ten film The Duke of Burgundy 2014 rok, a w tym czasie Sandra wróci przeobrażona. You're late. Sorry. Pinastri. You're
late. Sorry. Duke of Burgundy. Reguły pożądania. Taki jest tytuł tego filmu, którego zwiastun przed chwilą Państwo zobaczyli w programie Remix. Przepiękny film Petera Stricklanda, który był wyświetlany premierowo na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu w 2014 roku. Dwie zakochane sobie kobiety w zamku, w świecie bez mężczyzn, testują swoje reguły pożądania i reguły emocji i w tle, chociaż nie powiedziane wprost, ale łatwo jest się domyślić, techniki BDSM. Przepięknie pokazane, przepięknie zilustrowane, czasami może zbyt onirycznie, no ale to jest jednak fantazja, poza tym film pokazywany dla szerokiej publiczności, a nie film porno czy erotyczny, z przepiękną muzyką zespołu The Cat Eyes. To jest jakby oddzielna historia. Mam nadzieję, że Państwo zainteresują się tym filmem. A teraz proszę jeszcze szerzej otworzyć oczy, bo to, co Państwo zobaczą, co przyniosła Sandra do naszego studia, to są pewnie takie gadżety, które w tym studiu, a przynajmniej w programie Remix, jeszcze nie zaistniały. To są bardzo okrojone akcesoria, w sensie jakby niewielka liczba tych akcesoriów, Sandro, które ty stosujesz podczas swoich praktyk BDSM. No to zacznijmy od rzeczy, które się tutaj przewinęły. Strapon. Pokażmy proszę strapona. Ja mam dwa różne rozmiary strapona. To jest ten element, o którym mówiliśmy, że przywiązujesz sobie wokół pasa. Tak. I penetrujesz analnie. Dokładnie. Mężczyznę. To jest dla osób, można powiedzieć, zaawansowanych z penetracjami analnymi, ale nie do tego stopnia, żeby na przykład podejść do fistingu. Ten jest zdecydowanie większy. No tutaj bez dwóch. Skala mówi sama tak, za siebie. Ten jest zdecydowanie większy. To jest dla osób zaawansowanych już, które miały penetracje wykonywane ręką. Także to można powiedzieć... No tak, gdybyś mogła przyłożyć... O, prawie. Najgłębiej, gdzie miałam... jak może miałam wsadzoną rękę? Było dotąd. Mhm. To było najgłębiej, tak. Fajne uczucie, ja w ogóle bardzo lubię uczucie fistingu, o wiele bardziej lubię fisting niż samą penetrację analną, jakimkolwiek w ogóle gadżetem, być może dlatego, że jest tam cieplutko, milutko i po prostu można to porównać do egzorcyzmów. Dlaczego? Dlatego, że ja w życiu nie widziałam żadnego faceta podczas normalnego seksu, żeby miał takie loty. To są aż loty tak. W kosmos. Naprawdę. Dlatego, że no, macie ten punkt G. Tak. On jest usytuowany w odbycie. Czyli ta męska prostata robi swoje. Tak, ta męska prostata robi swoje. To jest po prostu... To jest nie do opisania. Także ja się czuję po prostu jak pani doktor podczas w ogóle tego całego zabiegu, że tak to nazwę. Albo taka proktolożka, która wiesz, po prostu bada odbyt. Tak, tak, tak. Także nie podnieca mnie to w ogóle seksualnie, ale jak widzę odbiór tej drugiej osoby, reakcję ciała, to po prostu to jest nie do opisania. To jest świetne. To też jest piękne, bo w tym wszystkim... Zrywa
z takim stereotypem i w ogóle BDSM, proszę Państwa, zrywa z takim stereotypem, że seks analny jest jakimś takim mroczną sferą seksu i że głównie jeśli już anal to w wypadku kobiet, to znaczy kobiety mają być penetrowane przez mężczyzn, a proszę mi wierzyć, jest naprawdę spora liczba mężczyzn, która jest zakochana w seksie analnym. Więc to jest naprawdę być może do spróbowania przez Państwa. Proszę się otworzyć na nowe techniki seksualne. Tak, takich mężczyzn jest bardzo dużo, a szczególnie już jeżeli mężczyzna spróbuje raz, to praktycznie można powiedzieć 98-99% mężczyzn gdzieś tam idzie dalej w tym kierunku, dlatego że to jest po prostu najzwyczajniej w świecie najsilniejszy orgazm, tak, tak. Jaki mężczyzna może przeżyć. Jeżeli oczywiście są dwaj panowie, to też oczywiście mogą penetrować, albo dwie panie, bo tutaj są pewnie absolutnie skala możliwości jest do dyspozycji i do Państwa tak. Wyobrażeń i wolności. Oczywiście zamiast treponów też mogą być dildo, prawda? To już jest... Mogą, ale jest zasadnicza różnica pomiędzy fistingiem a na przykład dildem czy straponem. Ja nie wykonuję tego w rękawiczce absolutnie, dlatego że rękawiczka ma gdzieś tam osobno palce i jest możliwość, że te palce gdzieś tam mi się trochę podwiną, zawiną i tak dalej, bo zrobiłam to raz i wyciągnęłam, było troszeczkę krwi, także stwierdziłam, że nigdy więcej. Ja po prostu nakładam kondoma albo czasami dwa. I wtedy te palce są równo gdzieś tam ze sobą zwarte, także ręka się układa w taki dziób łabędzia i te kosteczki, one podczas prowadzenia i obracania, one penetrują, bardzo mocno stymulują punkt G i to jest po prostu finał, to jest mecz. To jest obłęd, tak. Schodząc trochę niżej, poniżej penisa, mamy urządzenie, które zatrzymasz na jądrach. Tak. Co to jest za cud urządzenie? To jest do kneblowania jąder, to jest przyrząd. On jest wykonany z drewna i to działa w ten sposób, że tutaj po prostu jest penis i tutaj mamy jądra moczne, tak? Tak. Także ja sobie zapinam generalnie tutaj na mosznie i tutaj zwisają gdzieś tam jądra. Tutaj wprowadzam sobie śruby i dopasowywuję, wiadomo, wedle moich preferencji. No przecież nie będziesz pytała się o zdanie. Nie. Tu sobie dopasowywuję po prostu, jak mocno chcę je ścisnąć. Dzięki temu gdzieś tam mam te zakneblowane te jądra. Mogę sobie stymulować na przykład pozycję do mojego uległego. Mogę go sprowadzić do dołu, mogę gdzieś tam na przykład jeszcze tutaj przeprowadzić na przykład łańcuch, czy też różne liny, czy sznury, które mam. I gdzieś tam jeszcze do tego ręce przykneblować. Także może być i nie tylko skneblowane, może być do tego jeszcze skrępowane. Także no, możliwości jest wiele. I oczywiście za każdym razem nie pytasz się o zdanie. Absolutnie nie. Czy mając to urządzenie też możesz uskuteczniać kopanie jąder jednocześnie, jakby i ciągnięcie w dół plus kopanie jąder? Czy jakby te dwie rzeczy się wykluczają? Nie, dlatego że mogłabym doprowadzić do niepłodności albo do uszkodzenia. Jasne. Takie praktyki trzeba robić bardzo rozważnie. Dlatego, że można doprowadzić później do jakiegoś trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jasne. Tego bym nie chciała. Jasne. Tak. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy tematyce jąder, to masz też specjalne rękawiczki do czynności, o której właśnie wspomniałam. To są te? Tak, to jest ta rękawiczka, jest tylko jedna, dlatego że prawą mam celniejszą. Więc nakładam sobie ją w ten sposób. I okładasz po jądrach. I boksuję jąderka. Tak. Tak to działa. No. I to jest też tak, że ty decydujesz, kiedy przestajesz, czy... Ja decyduję, kiedy przestaję. Osoba uległa w ogóle mi się praktycznie nie wtrynia w to, nic, kiedy, kompletnie. Co, gdzie, jak, jaka praktyka. Ewentualnie może poprosić, że mocniej, to ja wtedy wiem, że mogę się rozpędzić po prostu gdzieś tam. Chyba, że krzyknie czerwone, tak? Tak, albo pomarańczowe, tak. Ale to znaczy czerwone. Pejcze. Pejcze są najczęściej stosowanymi gadżetami, bo one tak jak to są stereotypowe wiążane z BDSM, ale jako one mogą pełnić funkcję, bo tu masz jeden i drugi, widzę. Wzięłam tylko dwa ze sobą, mam o wiele więcej pejczy. Najlepsze są pejcze skórzane, dlatego że jest odbiór na ciele zupełnie inny niż na tych wszystkich podrobionych, czy tam ze skajki, czy tam z jakiejś tam ekoskóry. Ten jest akurat wykonany z zamszu. On ma dosyć fajną, dużą moc, ale nie boli aż tak mocno, dlatego że te wszystkie paski gdzieś tam rozprowadzają równomiernie siłę uderzenia na większą powierzchnię skóry.
Ten natomiast to jest palca do konia. On boli. Boli. No. Proszę Państwa, zabolało. Tak, to jest page, który no, używam też do różnego natężenia. Jejku, wiadomo, z różnym natężeniem, to wiadomo, że mogę sobie tam gdzieś tam stymulować, jeżeli ktoś nie aż tak bardzo lubi ból, ale zazwyczaj jak przychodzi do mnie masochista na ostrelanie, to wtedy wiem, że mogę użyć tego wtedy. Drodzy Państwo, ja mam spodnie i mnie zabolało, więc nawet nie chcę sobie wyobrazić, jakie to musi być doznanie na skórę. Właśnie, jakie osoby do Ciebie przychodzą? Jaki to jest typ mężczyzn? Jak to byś ich określiła charakterologicznie? 95% osób, które do mnie trafiają, są to osoby wysoko postawione, bądź zarządzające bardzo dużą ilością ludzi na co dzień, albo gdzieś mające swoje własne firmy, bądź też osoby, dla których seks się zrobił nudny i chciałyby spróbować czegoś nowego, czyli nowicjusze, to jest ta powiedzmy 5%. To są osoby, które szukają po prostu bardziej ekstremalnych wrażeń, mocniejszych wrażeń. Takie osoby trafiają do mnie. Ja podejrzewam, że to jest związane, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, z psychologią, dlatego że osoby, które gdzieś tam są na górze i dzień w dzień muszą zarządzać, dyrygować i dyktować. Plus znosić ogromną odpowiedzialność. Tak, plus ogromną odpowiedzialność. Ja uważam, że takie osoby muszą podwójnie dać upust swoim emocjom i gdzieś szukają, ekstremalne praktyki to jest jedno, ale z drugiej strony szukają balansu, więc idealnie by było gdzieś tam być zdeptanym i sprowadzonym. Skoro przez większą część dnia jestem tą osobą na samym szczycie, prawda? Tak, przez na przykład obcas fajnej dominy. Na przykład. Tak, bo to też bardzo często taki stereotyp krąży, jak się czyta na przykład wypowiedzi w internecie, że są to osoby z jakimiś zaburzeniami seksualnymi albo osoby, które były molestowane w dzieciństwie. Seksuolodzy jasno na ten temat się Państwo i psychologowie się wypowiadają, że w technikach BDSM nie ma nic absolutnie zdrożnego i złego. Nie jest to przejaw jakiejś dewiacji seksualnej. Wyrzucamy w ogóle to słowo. To jest absolutnie jedna z wielu praktyk seksualnych, które tylko i wyłącznie mogą nam wzbogacić to życie erotyczne, erotyczno-emocjonalne, więc proszę się nie dać zmanipulować tym wszystkim, którzy twierdzą, no to ci odbiło. Jak ktoś z Państwa się zdradzi, że był na przykład podczas takich praktyk BDSM-owych, to jest po prostu jeden z wariantów spełniania się erotycznie czy seksualnie. Dokładnie. Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo ludzie, którzy nie są w temacie, ja w sumie też mogę się do tego przyznać, że kiedyś tak myślałam, zanim w ogóle zaczęłam się tym zajmować, na skalę profesjonalną, na skalę europejską, ja wyobrażałam sobie, że ludzie, którzy się tylko i wyłącznie gdzieś tam dają upust swoim emocjom podczas takich praktyk, że są to gdzieś zwichrowani, że oni są nie do końca normalni. A to w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. Wręcz przeciwnie, są to tak wspaniałe osoby, ja mam tak wspaniałą klientelę, że to są ludzie, na których ja mogę liczyć. My mamy gdzieś tam prywatnie również ze sobą fajny kontakt, jako znajomi. To są, nawet mogę powiedzieć, bardziej takie normalne osoby niż z mojego towarzystwa. Moje towarzystwo jest bardziej pierdolnięte niż osoby, które przychodzą do mnie po te praktyki. Także to jest bardzo złudne. Badania seksuolożek i seksuologów czarno na białym pokazały, że osoby, które korzystają z praktyk BDSM, to są osoby znacznie mniej posiadające cechy neurotyczne, zdecydowanie bardziej otwarte, zadowolone z tego życia, bo one po prostu realizują się w tym swoim życiu seksualnym dokładnie tak, jak idą za swoimi pragnieniami. Nie ma nic gorszego niż po prostu dusić te pragnienia. One wiecznie będą takie niewypowiedziane, więc naprawdę nie dajcie się, proszę Państwa, zwieść tym stereotypom, które mam nadzieję umiejętnie z Sandrą wyjaśniliśmy. Czy zdarzało Ci się, że zgłaszały się do Ciebie parę, na przykład taki pan, bo Ty jesteś, dodajmy, i to jeszcze raz chciałbym mocno podkreślić, domina nie tylko musi dominować mężczyzn, jeżeli słucha nasza jakaś pani i chciałaby skorzystać z usług dominy jak najbardziej, to może być domina w wersji kobiecej, to może być domina męska, dominant męski, ale ta
BDSM jest jak najbardziej otwarty również dla kobiet. Sandra akurat sprofilowała się na dominacji mężczyzn. Czy w twojej konkretnej konfiguracji zdarzyło ci się, że zgłosiła się para? Bo na przykład taki pan powiedział swojej wybrance, że słuchaj, marzy mi się, żebyś po prostu kopnęła mnie w jądra, albo nie wiem, włożyła mi penisa do odbytu. Ona mówi się, Boże kochany, ja nigdy tego nie zrobię, Wiesław. No i szybko telefon do Lady Miranda. Więc czy miałaś takie praktyki? Tak, miałam. Miałam praktyki w Niemczech. Parę razy zgłosiła się do mnie parka. Raz to było w takiej konfiguracji, że dominowałam i kobietę, i mężczyznę. I jeszcze w międzyczasie oni gdzieś tam uprawiali między sobą jakieś praktyki seksualne. Raz po prostu z drugą kobietą dominowałam męża. Tej kobiety. Tak, coś tak. Coś podobnego. Tak, także ja byłam główną prowadzącą. Ona była twoją asystentką? Ona była tak, można powiedzieć asystentką, ale wykonującą również gdzieś tam na nim jakieś fajne praktyki. Aż strach pomyśleć, co się wtedy musiało dziać. Tak, także fajnie miałam sesję też z dwoma uległymi. Dwoma uległymi panami. Tak, tak, także... Konfiguracje są różne. Konfiguracje są naprawdę różne, tak. Praktyki są różne. Mi się wydaje, że w ogóle... Aha, wracając, jeszcze chciałam cię poprawić z jednym. Mężczyzna dominujący to jest master. O, dziękuję ci bardzo. Tak. Czyli, być może przydać się kiedyś. Tak, ale zwłaszcza być może paniom, tak. Albo panom, jeżeli byście chcieli zwrócić do pana. Więc nie do dominy, tylko do mastera. O, tak, bardzo, bardzo ci dziękuję. Tak. Już teraz będzie gorączkowe googlowanie. Proszę jeszcze poczekać, jeszcze zostało kilka minut remiksu. Powiedz mi, czy miejsce ma znaczenie? Bo oczywiście nie wiem, na ile, jak to wygląda u ciebie z tych praktyk. Czy ty jesteś osobą dojeżdżającą, czy zapraszasz do siebie, mówiłaś, że głównie do siebie, ale też wiadomo, że są studia BDSM, już się zaczęły w Polsce pojawiać studia BDSM, kluby swingersów również mają specjalnie zaaranżowane na te potrzeby miejsce, bo przecież jednak oprawa w postaci miejsca też ma znaczenie, prawda? Mhm. Więc jak u ciebie się te akcenty rozkładają i jak w ogóle te studia BDSM wyglądają lub ewentualnie takie miejsca w klubach swingersów? Czy to też jest jakiś trop, gdzie tego typu uciechom można byłoby się oddawać? Oczywiście. Tam jest o tyle fajnie, że są specjalne meble do praktycznie praktyk. Także są dyby, jest krzyż świętego Andrzeja, są różnego rodzaju na przykład klatki. Są kajdanki, prawda? Są kajdany, czy tam są też różne uprzęże albo jakieś takie drewniane, jak to powiedzieć, belki, do których można na przykład przywiązywać swoich uległych i tam w jakiś sposób gdzieś tam ich torturować. Ja regularnie korzystam ze studii. Tutaj w Polsce mniej, w Niemczech bardziej. W Niemczech są wspaniałe studia z wyposażeniem, z meblami, z różnego rodzaju sprzętami. Są to naprawdę, tak można powiedzieć, studia na najwyższym poziomie. Jeżeli ktoś jest już profesjonalny, bo na pierwszy raz myślę, że absolutnie nie ma potrzeby, dlatego że to jest bardziej wprowadzenie osoby uległej gdzieś tam w ten świat, ale już osoba, która jest dobrze w temacie i plus do tego osoba dominująca, uważam, że takie studia to jest świetne rozwiązanie. Również robię wyjazdy. To jest jedna mała część w ogóle akcesorii, które posiadam. Także ja sobie wożę ze sobą taką torbę dużą, lekarską. Niepozorną torbę. Tak. I tam posiadam po prostu wszystko, co mi potrzeba. Także studia to jest fajne, super rozwiązanie, aczkolwiek nie musi być konieczne. Nie musi być, niekoniecznie. Nie. Albo zapraszasz do siebie, albo... Dużo wyjazdów robię też. Dużo wyjazdów, jasne. Być może część z Państwa sobie teraz zadaje pytanie, czy to wszystko jest bezpieczne? Więc jakbyś to, czy też to zadawanie bólu jest bezpieczne? Domyślam się, że te sesje takie z mentorem lub mentorkami, to jest właśnie między innymi też nauczenie się tego, żeby jednak nie przekroczyć tej granicy polegającej na tym, że za chwilę zaczniesz komuś wyrządzać krzywdę. Wiesz co, ja się, Remik, zanim nazwałam się profesjonalną dominą, ja się 2 lata w temacie gdzieś tam spełniałam. Także ja dopiero po 2 latach zaczęłam naprawdę czuć, że ja już po prostu sobie gdzieś tam lecę. To już nie jest zastanawianie się, czy za mocno, czy za lekko, czy ja to dobrze zrobię, czy go nie uszkodzę. 2 lata mi to zajęło.
I to 2 lata można powiedzieć, że najpierw robiłam to co 2 tygodnie, później zaczęłam to robić 2-3 razy w tygodniu. No teraz to robię, no może nie codziennie, ale praktycznie no od 2 lat z 5 dni w tygodniu, można powiedzieć. I dopiero po 2 latach zajęło, no w sumie po 2 latach mogę się określić jako profesjonalna domina, taka, która wie, z czym się je i tak dalej. Czy to jest bezpieczne? Jeżeli wiesz, jak to robić, to tak. O krzywdę nie jest trudno. Także osoba, która jest, i właśnie, może dlatego też, osoba, która jest wzięta z ulicy, to nie chodzi tylko też o psychologię i o czytanie tej drugiej osoby, ale też o po prostu niektóre praktyki. Jeżeli nie wiesz, jak coś wykonać, nie wiesz, jak pejczowanie wykonać, bo pejczowania na przykład od tyłu są na ciele pewne gdzieś tam obszary, których absolutnie nie można pejczować, bo można organy pouszkadzać. Przy tramplingu, trampling to jest wbijanie szpilki w poszczególne części ciała, również są gdzieś tam takie partie, gdzie nie możesz i koniec. Możesz bardzo, bardzo dużą krzywdę zrobić. Dlatego uważam, że tu tylko i wyłącznie przede wszystkim wiedza, jeszcze raz wiedza. Plus praktyka, pod tak. okiem mentora i mentora. To jest początek naszej rozmowy. Tak. Temu służą te spotkania, tak. żeby rozrysować mapę ludzkiego, znaczy rozrysować ciało jak na taką mapę stanową, czy mapę województw, jak państwo wolą, i powiedzieć, tu możesz mocniej, tej części ciała trzymaj się z daleka, tak? Tu możesz nacisnąć mocniej, tutaj bądź czujna lub czujny. Tak. Jak zaczęłam się spotykać z moim eksem, wiadomo, że tam na pierwszym spotkaniu od razu grałam w otwarte karty, ale on się tak zafascynował tematem, że nawet stworzyliśmy swój profil jako domina i master. Także chcieliśmy dominować pary. I ja robiłam mu dzień w dzień, można powiedzieć, przez praktycznie 2 tygodnie, tak jakby dwugodzinne szkolenie, każdego dnia, 2 godziny przez 2 tygodnie, jak on zobaczył i jak w ogóle no, dowiedział się, z czym się je, to mówi, kurde, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, bo to trzeba wiedzieć, jak to zrobić w praktyce i jeszcze oprócz tego układać sobie w głowie coś tam, jak, co, gdzie po kolei, jak wyczuć drugą osobę i... No to jest ta psychologia, o której właśnie rozmawialiśmy. To jest dość ciężki kawałek chleba i podejrzewam, że dlatego na polskim rynku jest tak mało domin, które potrafią wykonywać dobrze dominację. No tak, bo to jak ustaliliśmy, nie chodzi o to, żeby zgarnąć pierwszą, lepszą osobę z ulicy. No nie, bo taka osoba nie wróci. Po prostu. Albo przekreśli raz i do końca życia techniki, praktyki BDS-a, przecież nie o to chodzi. Tak. Też pewnie wiele osób sobie zadaje pytanie, czy żeby być dominą albo masterem, to trzeba być również taką osobą w życiu prywatnym. Trochę już to rozwialiśmy to dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, ale moje pytanie jest takie, czy ty też w życiu prywatnym jesteś taką osobą, która gra pierwsze skrzypce? Czy to jest coś kompletnie przeciwstawnego? Jednym słowem, jakie trzeba mieć predyspozycje takie psychiczne, żeby wejść w rolę dominy lub mastera? Czy trzeba być osoba... Przepraszam, że cię przerwałam. Ja się rozgadałam. Osoba dominująca, bez 2 zdań, musi mieć charakter dominujący. Nie ma bata. Nie ma bata. Nie ma bata. Nie ma bata na Mariole, no nie ma bata. No. Czy na uległego, czy na uległą, nie ma bata. To musi być tak, że ja sobie nie wyobrażam osoba, która jest tam osobą uległą w życiu codziennym, nagle się zmienia w osobę sadomistyczną, w osobę dominującą. Coś takiego nie istnieje. To bardziej chyba jest odnośnik do natury. Jeżeli ktoś ma naturę bardziej uległą, to ta osoba ewidentnie nie zrobi kariery w dominacji, ani się tam nie odnajdzie. To na pewno. A jak patrzą na ciebie partnerzy potencjalni, albo faceci, albo kandydaci na partnerów? Bo wiem z rozmów z moimi znajomymi koleżankami, które należą do silnych osobowości i silnych kobiet. Ja też proszę państwa, żeby była jasność, nie chcę bronić stereotypy, ale one bardzo często żalą się, że panowie mają problem z kobietami takimi właśnie dokładnie wiedzącymi, czego chcą od życia, i mającymi ewidentne predylekcje do tego, żeby być tą osobą, która gra pierwsze skrzypce w orkiestrze. Ja tak nie uważam.
Ja nigdy nie miałam problemu z facetami i nigdy to raczej nie było na takiej zasadzie, że ktoś poznał mnie albo usłyszał, czym się zajmuję i się przestraszył. Ja się jeszcze osobiście z tym nigdy nie spotkałam. Być może dlatego, że jak ktoś mnie zna prywatnie, to nie widzi tylko tej strony dominującej, widzi gdzieś tam jakieś inne rzeczy, które jednemu mogą się podobać, więcej, drugiemu mniej, wiadomo. A poza tym takich mężczyzn, może takimi mężczyznami, którzy gdzieś tam boją się niezależnych, silnych kobiet, ja w ogóle nie jestem zainteresowana. Być może dlatego. Po prostu. No. Jasne. Czyli podsumowując, BDSM to nie jest, nie ma nic wspólnego z seksem. Mhm. Jeszcze raz. Profesjonalne BDSM. Profesjonalne. Bo oczywiście, jeżeli jest para na przykład, oni mogą zacząć wprowadzać do swojego łóżka elementy BDSM. To jest wspaniałe. Ja uważam, że to może dodać bardzo wiele pikanterii, nie tylko do łóżka, ale też i poprawić w ogóle jakość związku, bo wiadomo, że no, seks jest bardzo ważnym elementem w jakimś tam partnerstwie i uważam, że to na przykład dodanie jakichś praktyk albo użycie pewnych tam, pewnego rodzaju gadżetów może tylko i wyłącznie polepszyć to życie. Jeżeli to oczywiście to będzie sprawiało przyjemność obydwu stronom, tak. Bo to nie może tak być, że jedna strona będzie mega zajawkowa na punkcie BDSM, a druga nie będzie. A druga będzie z przerażeniem będzie wkładała tę rękę do odbytu. Tak, no, a druga będzie blada, zielona, fioletowa, z ręką w dupie. No, dokładnie to nie, tak. To tak. Jasne, tak jasne, jasne. Być, no. Ale już domina czy master to nie jest przełożenie na seks, to jest ta sfera. Tak, jeżeli ktoś ma wątpliwości, ja to musiałam mojej mamy wyperswadować, bo ona oczywiście na początku myślała, że nie wiadomo, Bóg wie, co ja robię z tymi ludźmi. Także jeżeli ktoś pisze na wikipedia.pl BDSM i tam jest taki krótki akapit odnośnie profesjonalnych usług generalnie świadczonych przez profesjonalne dominy, tam jest ewidentnie i wyraźnie napisane, że domina nie świadczy żadnej z usług prostytucji, żadnych seksualnych usług. Także tyle w temacie. A gdyby Państwo byli jeszcze spragnieni poszerzenia tematyki BDSM z pierwszej bardzo wiarygodnej ręki, bo z ust samej zawodowej dominy, to dodajmy, że w połowie 2022 roku wyjdzie Twoja książka. Tak. Książka, w której czego się dowiemy? O Tobie? O Twojej fascynacji BDSM-em? Czy o wszystkim, w tym o BDSM-ie? Książka będzie moją autobiografią, także będzie to bardzo mocny materiał, muszę przyznać. Tam może tak 50-60% będzie o tym, wiadomo, o moim hobby gdzieś tam poniekąd i o BDSM, wyjaśnionych praktykach, o sesjach, które miałam. Każda sesja jest inna, to jakie ludzie mają fantazje. Mnie już chyba nic nie zdziwi, naprawdę. Ja uważam, że co dla mnie by było teraz na przykład chorobą albo totalnym no-go, to jest pedofilia i zoologia. Bo tutaj gdzieś się wyrządza krzywdę drugiej stronie. Także to jest dla mnie, za to powinna być kara śmierci. Ja tak uważam. Ale jeżeli chodzi o praktyki BDSM i o fantazje ludzkie, nam się nie mieści w głowie, jakie normalni ludzie mają fantazje. To jest chyba najlepsze właśnie z tego wszystkiego. I to jest to najbardziej fascynujące. Ja opisuję te wszystkie fantazje, tam nie ma ani jednej historii wysanej z palca, plus do tego same najgrubsze akcje z mojego życia. Także gdzieś, gdzie byłam bardzo niegrzeczną dziewczynką i miałam problemy z prawem, gdzieś jakieś przeżycia seksualne, gdzieś jakieś tam również sceny bardzo emocjonalne, moje też w sumie akcje, takie najgrubsze akcje z wycieczek, bo ja bardzo lubię podróżować po świecie, także książka będzie przepełniona BDSM, erotyką. Ja ją też piszę w takiej formie wesołej, także czytelnik na pewno się też uśmieje. Książka jest napisana z jajem, także myślę, że fajnie się ją czyta, przynajmniej te osoby mi najbliższe gdzieś tam, moi krytycy teraz. Każdy powiedział mi to samo. Także serdecznie i gorąco zapraszam. Będzie tam fajnie też opisane wszystko od A do Z, jeżeli chodzi o BDSM. Co i jak i dlaczego. Także myślę, że to też może być książka koedukacyjna. I na samym końcu będę chciała zrobić taki mały apel, ale
Nie zdradzam szczegółów. Apel, a może chciałbyś ten apel wygłosić teraz, bo to jest taka szansa. Myślę, że już tą kwestię gdzieś tam poruszyliśmy, także chyba to nie jest konieczne, a wolałabym jednak zatrzymać widzów w napięciu i po prostu to w ostatnim rozdziale umieścić. To jeszcze tylko chciałam wrócić na finał finałów do wątku wprowadzania technik BDSM do swojego życia erotycznego, bo jeżeli taka para chciałaby, czy nawet wielokąt, trójkąt, czworokąt, związki poliamoryczne, takie techniki wprowadzić, to od czego one powinny zacząć? Udać się do sex shopu? Czy są jakieś specjalne witryny, które są tylko i wyłącznie skupione na BDSM-ie? Jakie pierwsze kroki powinniśmy poczynić, jeżeli chcemy na razie nie zapukać do twoich drzwi, a jednocześnie wprowadzić techniki BDSM do swojej sypialni? Myślę, że pierwsze co, to taka para powinna zrobić sobie wycieczkę do dużego naprawdę seks shopu z bardzo dużym działem fetysz, bo tam generalnie pod działem fetysz znajdziemy różne elementy do BDSM i oczywiście fajnie, jeżeli ktoś z obsługi będzie potrafił wyjaśnić, czyli no przeszkoloną w tym temacie jakąś osobę, która pracuje w sex shopie. To jest bardzo ważne i mile widziane. Jeżeli nie ma takiej osoby, albo osoba nie ma na tyle wiedzy, żeby pomóc swoim klientom, to wtedy po prostu gdzieś tam zaczerpnąć wiedzę w internecie. Ja na przykład też robię kursy dla par. Także to jest też gdzieś tam w moim cenniku i w moich usługach. No ale jeżeli ktoś sobie chce to zrobić na własną rękę, to myślę, że sex shop i internet. To są te rzeczy. Tak. Pamiętam, że w internecie jednak jest czysta Amerykanka i na jednej stronie przeczytamy, że jest to BDSM, to jest po prostu super sprawa, a na następnej stronie po prostu grzech śmiertelny, spalą się z państwem w piekle. Tak. Co do tej drugiej strony, proszę ją wykasować, wymazać z historii przeglądarki. Powtarzamy z uporem godnym lepszej sprawy. BDSM to jest naprawdę fantastyczna sprawa. To jest po prostu poszerzenie swoich wariacji BDSM erotycznych. Jest wspaniałe. Ja widzę sama, jak ja się rozwinęłam w ogóle przez tą dziedzinę, przez to, że się w ogóle zaczęłam tym zajmować. Gdzieś tam sama zrobiłam się bardziej otwarta na spełnianie fantazji mojego partnera i tak samo w drugą stronę. Też gdzieś tam zaczynam wprowadzać, tylko ja znowu w seksie jestem uległa. To jest abstrakcja. Także... No to tutaj nastąpił niezły zwrot akcji, tak. Tak, zdecydowanie muszę mieć dominanta w łóżku, nie mogłabym mieć uległego. Musisz mieć to mastera. W ogóle nie kręci. Tak, w ogóle mnie nie kręci osoba uległa gdzieś tam seksualnie. To jest raczej czysto moje hobby, mój teatr, moje spełnienie, ucieczka od rzeczywistości. Ale ja widzę, jak mnie BDSM rozwinęło w ogóle z tolerancją do fantazji, z podejściem do ludzi, z kulturą w ogóle. To jest niesamowite, co BDSM wniosło do mojego życia, także... Ja znowu przesunę granicę finałów, ale to trzeba naprawdę, proszę Państwa, będzie finał. No to powiedz o jakiejś takiej ekstra fantazji, którą musiałaś wprowadzić w życie, zilustrować. A Jezu, już trochę tego było. Okej, tydzień temu. Widziałam się z moim partnerem i poprosiłam go, żeby oblał gorącym woskiem moje piersi na przykład. No. I to już było coś, co na początku wydawało się jakąś abstrakcją, ale jednak... Nigdy nie myślałam o tym, żeby polewać się woskiem, że to może być przyjemne, a to było zajebiste. No. A klienci? Jaką mieli taką fantazję? Bardzo często. Także zabawy woskiem są u mnie bardzo częstym elementem gdzieś tam wykorzystywanym. I taka fantazja, która cię na moment zmroziła, ale pomyślałaś, no dobra, zrobię to. By była taka sytuacja? W sensie, że na mnie? Nie, że ty komuś miałaś. Teraz nie. Teraz nie. Nie. Co nie to? Ma szans. Nie ma szans. Jedyne, co moim tematem tabu jest i to będzie na zawsze moim tematem tabu, nie wykonuję kliniki. Czyli przebijania skóry, wbijania igeł, skalpeli, rozcinania, tego nie wykonuję. Nie miałam na to kursu i nie zamierzam w ogóle robić nic w tym kierunku. I skat. Skat to jest oddawanie kału, czyli zabawy z kałem. To u mnie nie wchodzi w ogóle w grę. To jest bardzo wysokie ryzyko na to, żeby się zarazić w ogóle, zakazić jakimiś bakteriami, toksynami, żeby się zatruć. Dlatego to w ogóle nie wchodzi w grę. Na to nie ma szans. A reszta... Hulaj dusza piekła nie ma, aczkolwiek oczywiście. Jak Państwo wygooglują sobie, bo może komuś teraz wyobraźnia została rozbudzona,
Są pewne kluby w Berlinie na przykład. O tak, Berlin, proszę Państwa, to takim idealnym miastem do spełnienia swoich fantazji erotycznych, gdzie są całe sesje skatologiczne i są też, uwaga, tak zwane sesje yellow party, czyli po prostu tak zwany pissing, zabawa z moczem. Są specjalne pomieszczenia, rodzaj takich rynien, do których się wchodzi. Wchodzą osoby, które chcą być następnie oblane żółtym, ciepłym moczem. W Niemczech to się nazywa Natursekt. Sekt to jest taki jakby szampan, takie prosecco, a naturno naturalne. Tak? Naturalny szampan. Naturalny szampan, tak. I to wszystko, proszę Państwa, jest w zasięgu ręki. Naprawdę, tutaj fantazja nie ma granic, więc jak ktoś z Państwa jest teraz zainteresowany, pierwszym takim chyba najbliższym miastem to jest właśnie Berlin, ale myślę, że w Polsce też się znajdą takie miejsca. Mam nadzieję, że Państwo są teraz na tyle mocno podekscytowani, że zaczną się zastanawiać nad technikami BDSM. I co najważniejsze, zostały rozwiane pewne stereotypy, a chcielibyśmy jednak te stereotypy burzyć. Ja na pewno. I myślę, że Sandra też. Na tę okoliczność tylko raz jeszcze zwrócę się do Państwa z ogromną prośbą o polubienie naszych programów, o subskrybowanie ich. Dziękujemy też naszym patronom i patronkom. Łapki w górę, to chodzi o to lubienie. I tak jak już mówiłem też na początku, proszę wyżyć się, wypisując się w komentarzach, dać upust tym dobrym, ale też i tym złym emocjom. My naprawdę wszystkie zniesiemy z godnością, a tak jak powiedziałam na początku, tak spuentuje to nasze remiksowe spotkanie. Państwo, upuszczając trochę tego hejtu i tej żółci, będą zdrowsi. A dzisiaj zdrowie jest absolutnie jak mało kiedy na wagę zdrowia. Także to zdrowie emocjonalne i erotyczne, a BDSM wpływa doskonale na jakość tego zdrowia psychicznego, erotycznego, bo to jest wszystko ze sobą pięknie zmiksowane. To był program Remix. Ja nazywam się Remigiusz Kadelski, a moją fantastyczną gościnią była zawodowa domina Sandra Pajzert. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.